W poprzednim fascynującym odcinku z Luigi Mansion 3 pokonaliśmy ducha pianisty i powiem wam szczerze, ten przeciwnik był naprawdę, ale to naprawdę potężny. Ale udało nam się, pokonaliśmy go, a wy zostawiliście oczywiście całą masę łapek w górę. Ja oczywiście jestem szczęśliwy, tak więc dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem. I oczywiście pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, ponieważ to zwiększa zasięgi. A im większe zasięgi, tym wszyscy są bardziej zadowoleni. Więc w tym momencie spróbujmy dobić do 2000 łap w górę, a być może pojawi się kolejny odcinek z Luigi Mansion 3 o wiele szybciej niż wam się wydaje. A jeżeli jesteś nowy, kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej w tym momencie, ponieważ lecimy sobie oczywiście z naszym kochanym Luigi na kolejne piętro i to jest piętro 6F, czyli Castle McFrights. Nie mam pojęcia, co się tam wydarzy, pewnie to będzie jakiś zamek i jak sama nazwa wskazuje, zamek może być duży, czyli castle. No i obawiam się, że to już może być ciężkie piętro, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że pójdzie nam całkiem łatwo, chociaż wydaje mi się, że tutaj mogą być już pewnego rodzaju problemy. A wiecie, co mam na myśli, mówiąc oczywiście problemy? To, że tutaj będzie jakiś kolejny, bardzo ciężki duch i wydaje mi się, że nawet nie jeden. To mnie właśnie troszeczkę martwi, ale dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. Ha! Luigi jest tak przerażony jak nigdy, zobaczcie na jego minę. Jak... Oho! To będzie straszne miejsce. Tu będzie duch rycerza może, albo króla? Ciekawe, zobaczmy, no w sumie tak pasuje to. O nie, dobra, jesteśmy na miejscu. Ja tu oczywiście zaczynam, że tak powiem, wszystko rozwalać, wciągać kaskę i... Ogień możemy zgasić. O, ciekawe, ciekawe. I oczywiście... O... Przywalmy w to, nic to nie dało. A jak tutaj strzelimy, już zaczynam tutaj powoli sprawdzać jakieś super rzeczy. Nie, chyba w to się nie da strzelić tak wysoko, ale w zbroję? Ej, kto wie? W zbroję też się nie da. Dobra, czyli wciągnijmy to, co się da. Wciągamy, pięknie. I tutaj mamy kanapę, więc jeszcze spróbujmy poświecić światłem. Może coś tutaj tajnego wykryjemy. Ten ogień mnie jakby ciekawi, wiecie? Bo zobaczcie, możemy go zgasić, a jeśli użyjemy Guigiego teraz... A, nie może przejść, dobra, myślałem, że będzie mógł przejść tutaj. Ale fajnie, ogień można gasić, więc to jest na pewno podpowiedź, że coś tutaj będzie się dało zrobić. A to? Oj, tak, tu coś będzie na 100%, patrzcie widzowie. Gacek, siema. Nic to nie dało, ale pod tym, kto wie, może właśnie pod tym coś będzie. Też nic. A to ci dopiero niespodzianka, dobra. Zobaczmy ogólnie, jak wygląda mapka, możemy sobie ją powiększyć. I póki co nie widzimy za dużo. Ale mam wrażenie, że faktycznie może tutaj... Dobra, odwołajmy Guigiego na razie i idźmy dalej. Okej, tak wygląda to miejsce. Muzyka jakaś się odpaliła dziwna. Nie wiadomo, o co chodzi. A, to jest jakiś poziom, że tak powiem, z popcornem. Czyli tu jakieś przedstawienia są. Czyli tu może być jakiś duch aktora, coś na tej zasadzie? Ciekawe, ej, jestem naprawdę ciekaw, co to będzie. I jedno jest pewne, Luigi nie przejdzie przez te kraty, tylko Guigi. Dokładnie tak. Guigi, aktywuj coś tam, nie wiem co powinienem aktywować tak naprawdę. Ale coś na pewno tutaj. To. Aha! Brama została otwarta. A, patrzcie, to trzeba zrobić sprytnie. Tutaj większość zagadek właśnie taka będzie, że Guigi musi trzymać. Zmieniamy się... Luigiego i to musimy zrobić jakoś szybko, czyli zrobić to tak. Cały czas trzymać. O, dobrze, dobrze. I teraz możemy puścić. Okej, pięknie, udało nam się. Mamy to, zrobiliśmy pierwsze trudne. No, może nie aż takie trudne, ale pierwsze jakieś zadanie już wykonaliśmy. O, proszę, już się tam nie dostanę. Tam jest skrzynia i tam jest... Dobra, tak, da się do niej dostać. Dobra, Guigi, ważna sprawa. Otwórz mi jeszcze raz bramę, bo ja muszę po prostu, widzowie, ja nie mogę. Ja po prostu muszę, tak, cyk. On cały czas trzyma, więc bardzo dobrze. O, tam się nie da wejść, ej. Czekajcie, jak użyjemy tego i zrobimy... Nie da się, ej. Patrzcie, no, tu jest ściana, a jak byliśmy przy kamerze z tej strony, to wyglądało, jakby się tam dało wejść. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Może jest tutaj coś super tajnego, ukrytego. Ale na pewno jedna rzecz jest... Czekajcie, a spróbujmy... użyć powietrza, zgasić to. Da się czy się nie da? Bo mam wrażenie, że jak coś zgasimy, to też nam to coś da. Albo jakiegoś ducha aktywuje. Ducha ognia, może tak być, nie wiem. Dobra, na razie chyba nic się nie da, więc nie będziemy tutaj tracić czasu na kombinowanie i sprawdzanie, czy aby na pewno tak się da i czy aby na pewno to jest dobra ścieżka. Pójdziemy sobie dalej. O, to ładnie wygląda. Okej. To wygląda jak totalnie, dokładnie tak. Ojojoj, ale my tu robimy burdel. Ojojoj, to jest totalnie ciekawe. I odkryliśmy chyba zaraz przejście sobie tutaj jakieś. Tu nic nie ma.
A jak poświecimy, też nic nie. Dobra, w ogóle zbierajmy te złoto, bo zbieranie kaski jest ważne w tej grze. Ale tu coś może być. Też nic nie ma. A tu? Ruszyła się ta zbrojka. Będzie tu duch, będzie duch. Nie, myszki. Siemka, myszki. Nie wiem, czy powinienem tak robić z wami, ale no musiałem, nie miałem innego wyjścia. Dobra. To oczywiście też sobie złapiemy. I tu będzie chyba... Ewidentnie tu jest przejście. Spróbujmy poświecić. O, o, o! O! A to małe te śmieszki tutaj się pochowały. Dobra, zapraszam was serdecznie. Cyk. I co do to dostaliśmy? Nic. W sumie znowu mamy zbroję. A w zbroi? No tym razem nic. Może jest tutaj tego więcej. Ej, poświećmy wszędzie, gdzie się da. Bo ewidentnie tu są jakieś... A, dostaliśmy, tak, dobra, dostaliśmy kolejny ten, kryształ. Okej, okay. Nie, jakby wiecie, wy już dobrze wiecie, widzowie, że ja wszystkich tutaj nie zbiorę. I oczywiście niku widza, który pisze mi wszystkie porady, nie pamiętam. Nazywał się Nerf może? Chyba nie, nieważne, sorry widzu, że cię tak tutaj nie zapamiętałem, ale po prostu no pamiętam jak cię czytam, ale później zapominam. Taki łatwy nick, dośmiałeś. Dobra, jesteśmy tutaj. To jest jakaś wielka arena. Niby ta mapa jest duża, ale zobaczcie, tutaj jakoś specjalnie dużo rzeczy się nie dzieje. Arbuzy mamy, o. Jak wrzucę arbuza na to. Okej, to nie był dobry pomysł. Na pewno beczki będziemy mogli rozwalić, to jestem pewien. Albo przynajmniej zrobić coś takiego. I zrobić sobie przejście. Dokładnie tak. Do skrzyni pełnej skarbów. Otwierać skrzynię, dziękuję. Pięknie. Trochę skarbu wyleciała, sprawdziłem czy się wszystko nagrywa. Tak spojrzałem na drugi monitor, mówię, no może coś tutaj się nie nagrywa. Jakby się nie nagrało, to bym się troszeczkę wkurzył. Bo dzisiaj w planach mam jeszcze pójść na rower. Tak więc, no jak to nagrywam jest 17, więc drodzy widzowie, robię to dla was wszystko. Żebyście mieli odcinek z Luigi'ego dzisiaj, kolejny. Znaczy kolejny, no kolejny ogólnie w liczbie, tak? Nie, że dzisiaj dwa. Ej, ale dwa odcinki jednego dnia, co o tym myślicie? Luigi, dwa odcinki jednego dnia. O, to by było hardkorowe. Chodź tu myszko, zapraszam. Chodź, chodź. I... bum. Ale poleciało. I wróciło. Dobra, tu znowu musimy jakąś misję wykonać, albo po prostu otworzyć to? Poświecić może? Przepraszam, Luigi, ale musimy cię zmienić na chwilę. O, wystarczyło podejść. No tak, wystarczyło podejść. To takie proste. Dobra. Duch król. Na 100%. Tak, duch król. Ej! Duch admiros, co jest grane? Wygląda jak ja. What the hell? Łysy duch z brodą. Musimy pokonać Admirosa w tym odcinku. O, o. O, o. Dobra, otworzyło się. Okej. No ciekawe, czyli on będzie nam tutaj otwierał i taki duch śmieszek trochę bym powiedział. Że będziemy musieli chyba jakieś zadania dla niego wykonywać, bo to się otworzyło. Siema duszki. Bum. Chodźcie tu. I bum. Szybko poszło. Ale, ale prościutkie, on już... żadne wyzwanie, zobaczcie. Zero wyzwania. Pięknie, dobra. Czy możemy coś... Okej, dobra, duchy pokonane, więc fajnie. Tam jest quest na środku, więc tam się musimy udać. Ale warto będzie zebrać kaskę na pewno. Ile się da i przeszukać to miejsce, a w sensie prześwietlić to miejsce, bo... Patrzcie, patrzcie, a tu zobaczyłem takie ten... Patrzcie, patrzcie, o! Sekretne przejście, co? No tak, to jest zamek, w sumie logiczne, prawda? No jakby zamek równa się sekretne przejścia ukryte za murami. Ej, podoba mi się ten poziom, bardzo mi się podoba. Jakby na takie kuchenne poziomy zamkowe mi się bardzo podobają. Ten akurat właśnie bardzo, ale to bardzo. Nie wiedziałem, że to będzie takie sekretne przejście i... Może tak się zajarałem dlatego, że odkryłem po prostu to przejście, może dlatego. Dobra, czy tą zbroję mogę jakoś rozwalić albo coś jej zrobić? Ciekawe. Świecimy i... Nie no, ta latarka jest genialna. Ja na początku nie trafiłem tego, że można jakby świecić i że trzeba cały czas sprawdzać. Ale tak mi się to spodobało, że teraz mógłbym cały czas chodzić z tą latarką. Okej. Kolejna jakaś komnata. Siema. A spróbujmy użyć tego. Co to zrobi w ogóle? Kaska. Okej, dobra. Czyli tak trochę kaski nam wpadnie. Ej, ptaki. Bo zaraz skończycie wodku... Ej, no takie rzeczy, a może ja mu trzeba aż... Nie, one chyba po prostu dziobią i nie da się z tym nic zrobić, na to wychodzi. Dobra, świecimy latarą. Sprawdzamy wszystko, co się da. To wygląda jak pułapka, właśnie to powiedziałem.
Ale mamy za to Guidziego. On się nie boi. Okej, dokładnie tak. Kolce Guidziemu nie straszne, więc na luzaku możemy skrzynię zdobyć. Ciekawe, ile bym stracił życia, jakbym wpadł na takie kolce. Może od razu całe. O, to by było ciekawe. Dobra. Latarką też poświecimy. Tu na dole też jest jakieś przejście, widzę. To też ciekawe. Dobra, odwołajmy Guidziego. Cyk, cyk, cyk. I tu chyba na dół będziemy mogli zejść. Nie da się pod schody zejść, ale ewidentnie widać, że coś pod tymi schodami się ukrywa. Tylko nie wiadomo, jak to włączyć, albo jak tam się, jak się tam dostać. Dobra, chodźmy tu. Auć! 20 się traci. No to właśnie sprawdziłem, ile się traci za kolce. Dobra, cyk, auć! Nie, Guidzi miał być! Dobra, łap serduszko. A nie da się, czyli muszę szybko, szybko odmienić się. Dawaj, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dobra, coś tam odzyskaliśmy. I teraz ty musisz aktywować to. Dokładnie tak. I ty musisz przejść. I ty musisz to dezaktywować. A tu się da wejść? Co tam jest? To jest jakieś kolejne przejście. Strasznie dużo tutaj przejść, naprawdę, ale podoba mi się to. Wejdźmy sobie tutaj. Tutaj chyba jakieś wino jest chowane, tak mi się wydaje. O! Duch z tarczą. Dawaj tarczę, dawaj tarczę. Dawaj tarczę, ej. Oddawaj tarczę. A co jest, zeslapował mnie. Jak go pokona? A, mamy to, mamy to. Nie wiem, czy tak powinienem to zrobić, ale na pewno nie. Złoty klucz, co jest? Dobra, duchu, auć. Bo ja zaraz zginę, przestań mnie tutaj. Chodź, chodź. Nie ma tarczy, nie ma tarczy, co się chowasz? Co to za jakieś uciekańko? Chodź, chodź, chodź. Koniec z tobą, koniec. Co ten duch sobie w ogóle wyobraża, ja nie rozumiem. Co jest? Tam były jakieś kolejne dwa. Biją. Dobra, łapiemy tego. Dobra. To są te jakieś dwa złote. Dobra, okej. Musimy je chyba oświetlać, z tego co pamiętam. Auć, jeszcze te myszy tu biegają. Dobra, myszy musimy złapać. Czym prędzej. Wystarczy je oślepić, dobra, nie trzeba nic się męczyć. Chodź, chodź, chodź. A mam cię. 27, 7 i okej, pokonany. Serduszko, serduszko. Bum, mam cię. Ale z tym teraz refleks mi się poprawił, wiecie? Naprawdę. Dobra, chodź, chodź, chodź. Bum, bum, bum. Dobra, dobra, koniec to. Powiem wam szczerze, to była całkiem ciekawa misja. Złoty klucz. Dawajcie mi ten złoty klucz. O tak, mamy przejście. Auć, te... Aha, to był banan. A, bo oni rzucali tymi bananami trochę. Dobra, w ten sposób. Dobra, beczka. Bum. I ewidentnie... Poślizgnąłem się po raz kolejny na bananie. Dobra, serduszka. Chcemy tutaj. Poproszę to i... Aha, tu są tylko jabłka. Albo pomidory. Nie, to są pomidory ewidentnie. Ale dobra, pomidory dają serca, więc spoko. Dobra, weźmy sobie tą beczkę. Widzowie, bo ja mam pomysł. Chodź. Chodź tutaj, beczko. Widzę tutaj ewidentnie widzę tutaj przejście. Zobaczcie. Tyk. No chodź, złap to, dobrze. I teraz tak, tu i tu. Nie zadziałało? A, tu możemy zajrzeć tylko. No i co tu jest? Drabina. W beczce jest drabina. I tu jest przejście po lewo. A, patrzcie, jakie sprytne. Tu i tu wchodzimy, wow. Dobra, i teraz możemy po drabinie wejść tutaj i zdobyć kolejny kryształ. Nice. Już mamy 3 zebrane. Całkiem nieźle mi tu idzie w tym poziomie, powiem wam szczerze. Not bad, not bad. A tam możemy wejść, tam już chyba się nie da wejść. Tak, tak na to wychodzi. Dobra, odwołajmy Guidziego. I chodźmy do kolejnej komnaty. Jejku, dobra, ciekawie to wygląda. I tutaj, tak, złoty klucz do tego jest potrzebny, więc świetnie. Mamy przejście i... O, o, tu będzie jakiś duch. No jak nic, no jak bum cyk cyk, no patrzcie. Jest pułapka, to widzimy. Kartony jakieś, a rzućmy karton na pułapkę. Zobaczmy, czy to zadziała. Albo dmuchnijmy karton na pułapkę. Nie, karton za lekki, widzicie? Ale ewidentnie tu coś jest, patrzcie. O, co tu będzie? Sekret. Sekret pająka. Czy Guidzi może przez to przejść? To wygląda jakby mógł, ale nie, to chyba nie, to nie są kraty, więc nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Dobra, zróbmy to w ten sposób. W sensie, no, w ten. Tak, tak, tak. O, i aktywujmy to. W sensie, dezaktywujmy tą. O, tu już chyba większa współpraca musi wejść. To nam dało kaskę.
To nam dało... Hełm? No dobra, a to nam da prawdopodobnie... Więcej kaski? Jej, deszcz kasy! Deszcz kasy! Łapiemy, łapiemy! Yeah! A to nam da przejście. To musi dać nam przejście. O! Okej, dobra, dało nam to przejście, ale to był niezły jumpscare. Dobra, to oświetlimy. Mamy płomień. Ewidentnie musimy podpalić to. Przepalić pajęczynę. Zobaczcie, zrobiłem to za pierwszym razem. It is smoke! To znak, że jestem inteligentny. Podpalmy podłogę. Dobra, może nie jestem aż taki inteligentny. A, i tu będzie przejście. Dobra, czyli to już jest nam niepotrzebne. I teraz musimy zebrać kaskę. Luigi, odłóż to, pięknie. Dobra, kaska, kaska, kaska. Nice! I teraz to zbieramy. O! Bum! Mamy drabinę. A, i trzeba było w ten sposób przejść. Ja myślałem, że aktywujemy to i będziemy musieli wrócić górą. Okazuje się, że jednak nie. Dobra, Luigi, spadaj. Dobrze, nauczyłem się już odwoływać tego Luigiego, bo naprawdę były z tym, że tak powiem, małe problemy. Dobra, wychodzimy tutaj. O, ale wielkie! Ale wielkie! To jest jakaś sala tortur. Dobra, dmuchanko. Super, winda przyjechała. Nice. Tu mamy złoto ukryte. A tu mamy... Uwaga, uwaga. A... Safe. A w sejfie? Co ja zebrałem? Perłę? Chyba perła chyba, ej. To chyba była perła, naprawdę. Dobra, oświetlmy to miejsce, bo w ogóle ostatnio nie oświetlałem i mam wrażenie, że tu się może coś ukrywać. A czekajcie, wróćmy się jeszcze na chwilę do tego pomieszczenia, bo jakby mam wrażenie, że na pewno gdzieś tu jest jakiś duch ukryty, którego przeoczyłem. Nie, chyba nie ma. Dobra, albo tam na dole duch smoka? No sprawdźmy. Bo nic tu nie oświetlałem, a jakby, no wydaje mi się, że coś tu może być. W takim miejscu właśnie, co nie? Duch smoka. Duch smoka? Dobra, nie ma czegoś takiego jak duch smoka, tylko mi się wydawało. Więc dobra, możemy wrócić na górę. Chciałem tylko to sprawdzić tak dla pewności, czy aby na pewno wszystko dobrze tutaj odkryliśmy. Bo jednak mam wrażenie, że gdzieś tutaj się ukrywa duch i no niewiele brakuje, żebym go po prostu odkrył i ten. A głupio jest tak go pominąć. Dobra, Luigi, to wiadome. W drugą stronę. Zamykamy i winda jedzie na dół. Cyk, 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 cyk. Dobra, odwołajmy Luigiego. Siema. A czemu to nie działa? Wait a minute. A, bo tylko Luigi pewnie może przejść przez to i musi nam dalej pomóc. Okej, dobra, spoko. Siema, szczurki. No przykro mi, ale muszę was zebrać. Dokładnie tak. Tu nic nie ma, ewidentnie. To teraz zbierzmy sobie to. Chodź, chodź, chodź. Łapiemy kulę i jest! Woda! Pułapka! Ale pułapka, dobra. Pułapka na Luigiego, tego nikt się nie spodziewał. Dobra, jakby muzyka ewidentnie tu się bardzo zgłośniła, więc ja sobie dam trochę ciszej, a wam w montażu może to przyciszę. Dobra, to aktywuje nam to, dobrze. I teraz tak, jak zdobyć to? Jak zdobyć to na górze? W ten sposób nie. Coś z wodą. No, chodź tu, szczurku, tylko przeszkadzasz. Tylko przeszkadzasz nam tutaj. Tu ewidentnie jest sekretne przejście, to już widać. A, i tu pewnie musi jeden z nas... Chodź, Luigi. No musisz to zrobić, no. Albo może tak trzeba było zrobić? Nie wiem, czekajcie. Pokombinujmy tutaj, bo ja bym chciał. No widzę kryształek ewidentnie, więc... Tu jest. A, patrzcie, jakie to było proste, jakie to było prościutkie. Aj, teraz trzeba coś zrobić. Rozbujać pewnie. Rozbujać, czy może polać to wodą? No skąd te szczurki się biorą? No przecież przed chwilą się was pozbyłem. A, bo to jest może zamek i one się lęgną tutaj jak nigdy. Dobra, nara, nie ma was tutaj. Dobra, muchnij. Z tej dziurki wychodzą. Dobra, no ich się nie pozbędziemy tutaj ewidentnie. To leci w górę. Tu już tego nie użyjemy z wodą. Ej, nie użyjemy już tego z... A to? A tu? No to jest przejście, ale jak je aktywować? Może mam tutaj się ustawić po prostu. Nie, w ten sposób nie. Może coś Luigi musi pokombinować. Dobra, spróbujmy pooświetlać. A, tu będzie przejście. Dobra, w ten sposób. Siema. Chodźcie, chodźcie, zapraszam was do mojego odkurzacza. Dobra, przejście aktywowane. Bo jak sobie weźmiemy na dół, to dalej tego nie możemy zdobyć, więc... Dobra, Luigi, dmuchnij. No, dmuchaj, dmuchaj. To jedzie nam na dół, okej, czyli zgodnie z planem.
Teraz Luigi i... Muszę jakoś to rozbujać albo coś. A może trzeba tutaj po prostu podejść? Nie? A patrzcie, to jest trudne, nie wiem jak to zdobyć. A bardzo bym chciał. To winda, na pewno, tak? To nam w żaden sposób nie pomoże. Chyba, że tam na górze się coś aktywowało. Dobra, Luigi, poproszę zawieź mnie na górę, bo chciałbym mieć lepszy widok na to wszystko. W ogóle jeszcze ducha nie pokonaliśmy, więc jeszcze dzisiaj się sporo wydarzy. Dobra, zmiana planów. I teraz mamy tutaj... To jest z góry jakby. Nie, chyba nie wykombinuję, widzowie, niestety. Chyba nie dam rady tutaj jakby odzyskać tego, więc może być problem. No nie wiem jak to zdobyć, po prostu nie wiem. No trzeba byłoby nad tą zagadką trzeba byłoby dłużej posiedzieć. Bo rozwiązanie jest jakieś, nie wiem, proste, typu poświecić. Albo nie wiem, przyczepić coś. Nie, dmuchnąć. Też nie. Do wody to przepchnąć może jakoś, nie wiem. Nie, to się nie trzyma kupy. Ewidentnie to jest jakby łańcuchami za ten. Świecę, nic to nie daje. Dobra, może coś tutaj. Ej, po prostu może coś tutaj. Dobra. Okej, sekretne przejście. Co mi to dało? Nie mam pojęcia. Jestem teraz w nowym miejscu i nowa komnata została odkryta. Co jest grane? Okej. Złapmy to. Ewidentnie tutaj musi Luigi przejść. Który nic sobie z tego nie robi. O, jest, dobra. Jak to zdobyć teraz, co nie? A, dobra, spadło, dobra, aktywacja. Właściwie dezaktywacja. A, i drugie też musimy zepsuć. Okej, dobra, to ja zepsuję drugie, bez problemu. Jest, mamy przejście. Dało się. Niestety Luigi z wodą sobie nie poradzi. I co, dostaliśmy przejście do skrzyni. Wow, dostałem przejście do skrzyni, no i co mi to da? Okej, ważne, to okej, ważne, klucz ważny. Widzowie, pamiętajcie, klucz ważny, bardzo ważny. Pamiętajcie, że klucz jest ważną rzeczą. Dobra. Poświećmy tutaj trochę, tak samo jak świeci mi teraz słońce w moim pokoju, co zresztą możecie zobaczyć. Na mojej twarzy i na moim fotelu, tak jest. Słońce świeci, dobra. Ale jakoś się tym nie przejmuję, więc na spokojnie sobie to zrobimy wszystko. I dobra, teraz chodźmy tu. Jak tu poświecę? Duszki, duszki. Ej, halo, słońce! Czy ty się za bardzo nie aktywowałeś? Okidoki, słońce zostało dezaktywowane, patrzcie. Ha, i co teraz, słońce? Nie ma wchodzenia do mojego pokoju. Nie ma takiej opcji teraz, kiedy nagrywam. Dobra, wróciliśmy do tego pomieszczenia, w którym to... No właśnie, w którym to mamy to. O! O! Nie, to jest jakiś duch. Wow! Co jest grane? Za dużo. Za dużo ich tutaj. Dobra, chodźcie, chodźcie. A to są maluszki. Dobra, ja się tutaj bałem, mówię, jakaś wielka armia. A to są maluszki tylko. Dobra, chodźcie, chodźcie. Ale jak się rozpędzają. Jak przyjdzie duży, na pewno przyjdzie duży, no na 100%. Dobra, chodź, pyk. Ładnie, pyk, zapraszam. Nice. Jeszcze jeden. Hops. I teraz duży. Nie, dobra, nie ma dużego, na szczęście. Okej, udało się. Brawo, udało się. Luigi jest tak przerażony, że on już ma dość, naprawdę, dobra. Teraz na pewno musimy pójść tutaj, bo już mamy złoty klucz, to jestem pewien. Niestety tego żółtego kryształowego miecza nie zdobędziemy. No nie ma szans. Nie ma szans. Oj, oj, oj. Ryba. Łyba. Łybę mamy. Łybę musimy wrzucić tam. Albo i nie. Okej, łybę rozwaliłem, ale co mi to dało? Nic kompletnie. Kula. Obniżmy to. Okej, czyli tu musi Luigi zadziałać, ale on tu może wejść, więc jaki to ma sens, żeby on tutaj wchodził? Dobra, co my tu mamy? Na pewno mamy wodę, która jest niefajna. A, złoty klucz jest, dobra, czyli tak. Okej, zapraszam cię tu, Luigi. Ty musisz wykonać takie zadanie jak złapanie kuli. Normalnie, normalne, najzwyklejsze złapanie kuli, okej. Okej, i tak chyba do końca musisz to aktywować. Ja muszę zebrać klucz, co jest super duper easy, jak sami widzicie. Nie! O ty śmieszku duchu. Takie rzeczy mi tutaj.
Dobra, musimy zrobić szybką akcję. Bang. Chodź, chodź, chodź. Choć Guigi jest troszeczkę słabszy. On jest mega słabszy. On nie jest w stanie ten łapać duchów. Dobra, nie jest w stanie, coś wtedy... Okej, coś źle złapałem ducha. Miałem takie wrażenie, że przez chwilę Guigi nie jest w stanie duchów złapać. Dobra, szybko. Bo to się zepsuje zaraz. Zginę. Aktywuj to. Szybko, szybko, w dół, jeszcze w dół. Ojojoj, ojojoj. Dobra, okej, udało się. Uf, było całkiem niebezpiecznie. Ale daliśmy radę, wstrętne, podstępne duchy, no. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Bo to jest jakieś przejście. Tu widzę, że jest jakieś przejście jeszcze, a to jest chyba początkowe albo winda? Co tu się wydarzyło? No co, no mamy to, ale... Okej. Guigi, możesz to puścić. A, i to się zamknęło, nic więcej ciekawego nie ma, dobra. A, cofa się, czekajcie, więc może coś tutaj się nam aktywuje. Tam się coś aktywowało? Nie, chyba nic się nie aktywowało. Takie mam wrażenie, że nic tutaj specjalnego się nie wydarzyło. Dobra, idziemy dalej. Kolejny klucz wykorzystany, złoty. Dzisiaj to normalnie same złote klucze aktywujemy, na to wychodzi, no. Kurczę. Dobra. Ojojoj. Więcej królewskich zagadek. Co my tu mamy? Okej. Teraz musimy pójść jakoś tutaj. Złapać to. To nam się otworzy. Dobra, chodź Guigi, ty jesteś tu pomocny na pewno. Dmuchnij w to, tak. I teraz nam się chyba druga część mostu przesunie. Okej, to się przesuwa cały czas. Dobrze, i teraz potrzebujemy drugą część, czyli jeżeli ja to puszczę, to to się zamknie. A, czy ja tutaj powinienem coś jeszcze? Może poświecić na niego, nie? Coś gdzieś musimy na pewno poświecić, jestem pewien, że to właśnie tak będzie wyglądało. To miejsce co prawda jest duże, ale zagadka tutaj nie będzie jakoś specjalnie trudna. A, bo musimy to, dobra, w jedną i w drugą stronę. Okej. Dobra, aktywujmy to jeszcze raz, chociaż tutaj bardziej Guigi powinien to aktywować, a ja jako Luigi powinienem tutaj pójść, co nie? Dobra, w drugą stronę. Okej. No dobra. To mi nic nie daje. Totalnie mi to nic nie daje. To jest albo tak, albo tak. A jak damy jeszcze bardziej? O, to wtedy jest tak. I teraz jak damy w drugą stronę, to prawdopodobnie te mosty się złączą. Genialne. Dobra, daliśmy radę. Okej. Wszystko idzie zgodnie z planem. What the hell? Ja mam to przejść? Au! Ojojoj. Czy ja straciłem kość? Nie straciłem, dobra, okej. Ale tutaj... Okej, dobra, daliśmy radę, nie było tak źle. To prawda za drugim razem, ale... W ogóle... Siema Guigi, czy mógłbyś tak łaskawie na przykład... Zejść tutaj? Może zejść tutaj! O, podoba mi się to. I skrzyny, skrzynie mamy. Dobra, zapraszam. Open the skrzynia. Kaska i jakaś perła chyba znowu. No to wychodzi. Oświećmy trochę tutaj, może coś tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy. Ale chyba nie wydaje mi się, chociaż tu może. Nie, chyba nic nie ma, dobra, wracamy. Zapraszam Luigi do kolejnej tajnej komnaty. Zobaczmy co się kryje tutaj. Zbierzmy troszkę kaski i idziemy. Kolejna komnata i później jeszcze walka z królem. Oho, tu będą znowu strzelali. Okej. W ten sposób. Nie ma duchów? Nie ma chyba. Przynajmniej tak to wygląda, jakby nie, jakby miało nie być. Pomidory dosypałem, no dobra. Czyli tak. To oni będą strzelać. Guigi musi jakoś to... Zapraszam. O, w ten sposób. On nic sobie nie robi z tych strzał, więc na spokojnie. Możemy to trochę przesunąć. Teraz tu się przesunąć. Teraz tutaj troszeczkę. Teraz tu troszeczkę. Nie wiem, czy się powinno to robić w ten sposób. Zepsuło się coś. Okej, czemu się coś zepsuło? Tory są zepsute. Nie, tak nie robimy, Guigi. Tak nie robimy. Poświećmy tutaj, może coś tu będzie. A, tu będzie drugi ten wózeczek. Patrzcie, jak sprytnie zrobione, dobra.
Okej. Okay. A, są małe duszki. Chodźcie, chodźcie. Oj. Dobra. Teraz tak. Chodź, 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 wózek. To już będzie bardzo proste, nic tutaj specjalnego nie będzie, ale właśnie coś mi, czekajcie. Coś sprawdzimy zaraz coś sprawdzimy. Tak, 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 tu. Cyk, 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 dobra. Luigi, chodź tutaj. Pomidory są, a tu? Świećmy trochę, bo mam przeczucie, że... No zaraz zobaczycie, co się tutaj wydarzy, w sensie, co zrobię. Mam przeczucie, że patrzcie, jak pociągniemy za to, to wyjdą duchy! A to maluszki są. Co? Chodźcie, chodźcie. Strasznie dużo dzisiaj takich maluszków się nam tutaj trafia. Nie wiadomo skąd. Maluszków, śmieszków. No i dobra, i tyle. Nie wiem, co one chciały ode mnie. Mnie zjumpskerować, czy o co chodzi? Jakiś taki dziwny atak maluszków. Dobra, tu na pewno nam wypadnie coś cennego. Typu pewnie klucz, albo coś bardziej cennego. Pomidory. Tylko pomidory. Dziwne. Wydawało mi się, że powinno tutaj coś więcej wypaść. A przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno. Dobra. Otwieramy kolejne drzwi i idziemy dalej. Zobaczmy, co tu będzie. O! Miejsce wygląda ciekawie. O, wow! Dobra. Niebezpieczne miejsce. No. Teraz. Biegiem, biegiem! Szybciej! Auć, 20 straciłem. No niestety. No niestety, dzisiaj trochę życia tracimy, ale na pewno jak dzisiaj uda nam się pokonać bossa, to odblokujemy kolejne piętro i może kogoś dzisiaj uratujemy w sumie. Chociaż nie było nikogo. Nie było nic tam pokazane, że można kogoś uratować, więc chyba dzisiaj będzie bez ratowania, przyjaciół. Dobra, zbierzmy to. Kolejny król. Tyk. Auć! Nic nie ma. No, nie toperzu, sio! Jak się uwziął na mnie, zaraz tutaj, chodź, nara. Takich rzeczy tutaj się po nim nie spodziewałem. Dobra. Serduszko, poproszę. Jest jakaś mała dziura, więc kto wie, może... Spróbujmy coś z niej wyciągnąć, chyba nic nie ma. Jak zgasimy wszystkie... Co to za płomień? A, to jest z tego, dobra, mówię, jakiś ognisty duch? Co się dzieje? O, byłem w szoku, widzowie, przez chwilę. Nic nie ma, dobra. Nie, może trzeba zgasić to wszystko? Albo jakiś konkretny zgasić, wtedy pojawi się duch. Nie wiem, jakby totalnie spekuluję, więc... Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co się tutaj może wydarzyć. Dobra, pyk. I pyk. O, ta ściana wygląda podejrzanie. Oświetlmy ją jakoś. O, sekretne drzwi, patrzcie, wiedziałem, że to jest podejrzane. Siema maluszki, zapraszam, do widzenia i wchodzimy tutaj. Sekretne pomieszczenie, found the royal coffers. Skarbiec. Kaska i kryształek. Ej, w ogóle w tym odcinku nie zebraliśmy dwóch kryształków, z czego jeden widzieliśmy. Wow, dobrze poszło, naprawdę dobrze poszło. Oświetlmy to miejsce, a te złote figury, mogę je zebrać? W ogóle ciekawe. Jakby się dało jeszcze je zebrać, to już w ogóle byłbym bogaty. A tu poświećmy? A. Nie, chyba już tutaj wszystko, co się dało, to odkryliśmy. Ej, no nie było aż tak dużo tej kaski tutaj. Wydawało mi się, że naprawdę jakby wpadnie jej trochę więcej. O, siema. Powiedz mi, że masz coś cennego. Serduszka, a no właśnie. Serduszka się przydadzą, bo tu będzie giga walka. Tu będzie giga walka z bossem. Dobra, dotarliśmy do króla. Król Admiro zostanie pokonany teraz. Widzowie, zostawajcie łapkę w górę w tym momencie. A nowa osoba, jeżeli dotarła do tego momentu, to oczywiście subika. Walka z królem. Wkurzony król. Mega wkurzony. O kurcze, co on tutaj? Ojojoj. Dobra. To może być ciekawa walka, ale chyba bardziej wydaje mi się, że będzie prostsza. Uciekaj, Luigi. Wydaje mi się, że będzie bardziej prostsza niż walka z pianistą. Pianista był okropny, straszny był. O! Pianista był okropny. Dobra, on tu będzie biegał. Strzały jakieś lecą w naszym kierunku, dobra. Czy możemy go oślepiać? Nie możemy. On zaraz wykona jakiś dziwny atak. I prawdopodobnie będzie się dało coś zrobić. Oślepić się go nie da. Może strzałom trzeba go trafić.
No bo te strzały, w ogóle te duchy na trybunach. Jak to wygląda? Dobra, teraz bardziej sceptycznie będę podchodził do tego ducha, bo... Nie ma co ukrywać, nie jest on jakiś łatwy. Dobra, w ten sposób nic nie zdziałamy. Może musimy czekać na strzały. O, będzie strzała chyba teraz. Nie? Duch na koniu! Co jest grane? Oświetlić może go jakoś tym światłem? Nie. Strzała, strzała, dobra. Okej. Nie wiem, co trzeba zrobić. Powiem wam szczerze, że nie wiem, co trzeba. Może tu coś na górze? Nie, to jest za wysoko. Ewidentnie to jest za wysoko. Spróbujmy w niego strzelić jakoś. Raczej to nie zadziała, tak mi się wydaje. Raczej później będziemy musieli tego użyć, żeby mu zabrać tarczę. Dobra. O-o! Ajajaj. Minus 20, dobra, ale sprawdziłem, jak mniej więcej on atakuje. Jego ataki nie są jakieś specjalnie złe. Światłem nie działa, okej. No, potrzebujemy chyba strzały, bo to jest jakby jakiś taki element, który jest dość istotny z tego, co widzę. Ewidentnie strzała to jest to. Może od tyłu jakoś atak? Nie, to musi być strzała. Czy mamy złapać tą strzałę, czy jakby nakierować, żeby go zaatakowała? Bo jeżeli nakierować, żeby go zaatakowała, to już ciężej. A spróbujmy otworzyć te drzwi. Nie da się. Okej. Dobra, to jest ciężkie, bo też musimy odkryć, jak on działa i... Z tego, co widzę, jest strzała. No strzelaj. Leci. Oberwałem. Może my musimy dmuchać na strzały? Nie mam pojęcia, widzę, że będę musiał to jakoś ogarnąć. Dobra, wiem już, co trzeba zrobić i okazało się, że to było bardzo proste. I w ogóle, zobaczcie, mam 69 życia. Hehe, 69. Dobra. Wystarczy tylko poczekać, aż zaatakuje i go w odpowiednim momencie oślepić. To było tak proste. No chodź, atakuj. I... Bum! Mam cię! I teraz musimy strzelić tu i zabrać mu jego zbroję. Koniec tego! Wow! Duchy wkurzone. No, nikt się nie spodziewał, że coś takiego się wydarzy, prawda? Że ich król zostanie pokonany przeze mnie. No, ale niestety, takie rzeczy się zdarzają tutaj. Dobra, cyk. I chyba musimy tak jeszcze raz zrobić, na to wychodzi. Oj. No chodź. Czekamy na atak. Atak, leci, bum. A nie zdążyłem, nadział mnie. Najgorzej, nie zdążyłem aktywować światła. Minus 20, niedobrze. Bardzo niedobrze. Szybko, Luigi, aktywuj. Dobra, atakuj, panie królu. No, i będzie atakował. A nie, strzały puszcza, dobra. Strzały niebezpieczne, chociaż nie masz takiej tragedii z nimi, szczerze mówiąc, dobra. Dobra, leci atak. No, znowu nie zdążyłem, najgorzej na świecie, no. Ja nie wiem, jakiegoś refleksu nie mam. Na to wychodzi. Dobra, jeszcze raz. Muszę po prostu w odpowiednim momencie puścić te światło, tak? To nie jest trudne. Strzały. O, już jest wkurzony król. Oj, jest wkurzony. Dobra, lecą. Aż dwa serduszka dostał. Ała, ja mnie zszarżował tutaj. Zapraszam. No i co teraz, panie królu? Taki cwany byłeś? Chodź. Bang! O tak. Dobra, chyba już mu się to rozleciało. Tak przynajmniej to wygląda. Jeszcze raz musimy to zrobić? Okej, dobra, jeszcze raz. Już patrzcie, już został sam szkielet tego konia. Czyli dobrze idziemy, jesteśmy na dobrej drodze. Okej. Strzały teraz ze wszystkich puści. Oj, tak. Więc teraz nie mogę się pomylić. Oj, nie wolno się pomylić. No chodź. 3, 2, 1, bum. Ja już to robię tak, wiecie, perfekcyjnie, bo już się wyuczyłem. Koniec, jego konik się rozpali. Patrzcie na to. Oj, rozsypane. Dobra, tylko teraz pytanie, co teraz, bo ma tarczę. Ja już mam 99 punktów życia, więc raczej nie powinno mi to sprawić problemu. Siema. Wow, co ty? On się kręci. Dobra, i teraz chyba mogę go... Tak, dobra, to jest to, ale proste. Dobra, bang. Jestem ciekaw, czy będzie miał jakieś inne ataki, bo... No ten atak całkiem mocny jest, nie ma co ukrywać. Ale chyba na dwa razy i po nim. Już się zmęczył? Szybko poszło. Ej, no zobaczcie, cyk, cyk,
Cyk i jeszcze cyk i pokonany. Daliśmy radę. Ej, duch nie był ten. Duch króla nie był taki ciężki do pokonania. Nice, mamy to. I dostaniemy kolejne piętro oczywiście. That's nice. Pięknie. Jakie to będzie? Jaki to będzie numerek? 7? 9? Nie widzę tam za bardzo. 11? Nie, niemożliwe. Dobra, zbierzmy kaskę. Bo tutaj kaski nam się dużo nasypało. Tam chyba na górze też coś było, ale pewności nie mam. Z tego te raczej nie zbierzemy. Dobra, zbieramy to i zobaczmy, jaki to jest numerek. Pyk. Numerek 7. Szczęśliwa siódemka. Albo to jest jedynka? Nie, to jest siódemka. Przecież wygląda podobnie do jedynki, naprawdę. No i pięknie. Mamy wyjście z zamku. No i mówimy nara. Tyle. Yeah! Udało się, przeszliśmy zamek. No powiem wam, że nie było łatwo. W sensie całkiem fajny poziom. Bardzo mi się podobał. I teraz to nas zaprowadzi do wyjścia, tak o, po prostu? Tak po prostu do wyjścia? Nie będzie tu już żadnego ducha? Dostaniemy skarb? Coś tu nie gra. O, ale dużo kaski. 14 tysięcy mamy. Tu coś się ewidentnie ukrywa. Może tu? Przejście jakieś? No pewnie jakieś to jeszcze przejście by się znalazło, bo w końcu to zamek, więc tutaj może być jeszcze z 10 przejść. Ej, nie zdobyłem tylko żółtego miecza. Nie wierzę to, ej, nie wierzę w to, widzowie. Byśmy mieli wszystko z tego poziomu, gdyby nie ten żółty miecz, którego nie wiedziałem jak zdobyć. Dobra, czy możemy tą zbroję rozwalić? Nie, ona jest nierozwalable. Dobra, idziemy na górę. Kurczę, szkoda, naprawdę szkoda. A i tu nam się otworzyło. Czyli przeszliśmy cały poziom. I dalej nie wiem jak zdobyć ten żółty miecz, więc no niestety z tym żółtym mieczem musimy się pożegnać, bo jakby nie mam pojęcia jak można go tutaj... Aj, patrzcie, te piętro co go nie widzimy to jest po prostu piętro niżej, które sprawdzaliśmy, czyli już tam byliśmy. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale... No tak, to w sumie byłoby logiczne. Dobra, i do windy tędy. Możemy sobie to otworzyć po prostu i przejść, czy... Oj nie, oczywiście Guigi musi nam tutaj aktywować, więc tak. Guigi zapraszam tutaj, Luigi zapraszam tutaj. Ty robisz tak, teraz robisz tak. Oczywiście zbierzmy te pieniążki. 3 dolarki to zawsze coś. Dobra, 3 centy w sumie. Dobra, pyk, otwieramy bramę. Cyk. I pyk, 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 pyk. Lecimy do windy na kolejne piętro. Ej, kto by pomyślał, że nam tak dobrze tutaj pójdzie. Tak więc co, aktywujmy sobie windę. Niech tutaj przyjedzie, wejdźmy sobie na spokojnie do środka. No i co, widzimy się w następnym odcinku, w którym to sprawdzimy piętro numer 7.